Wyobraź sobie, gdyby kula ziemska została odwzorowana w Minecrafcie z dokładnością wszystkich kontynentów, możliwością zakładania państw, z prawdziwymi działającymi pojazdami i tysiącami aktywnych graczy porozdzielanymi po całym świecie. Dzisiejszego dnia dołączyłem na serwer rapy.pl, który dosłownie to wszystko umożliwia. A przez kolejne aż 10 prawdziwych dni moim celem będzie stworzenie ekipy sojuszników do założenia swojego własnego państwa, przejęcie terenu miasta, w którym aktualnie mieszkam, czyli Warszawy, rozbudowa zdobytego terytorium, zdobycie chociaż jednego z dostępnych na serwerze pojazdów, podbój wrogich państw, które postanowiłyby mi zagrozić i wiele, wiele więcej, a w trakcie tego wszystkiego mając tylko 3 dostępne życia. A to wszystko nie będzie takie łatwe, szczególnie, że na sam start pojawiłem się w Chinach blisko Hongkongu, od razu obok innych graczy, którzy, jak się pewnie domyślacie, nie byli do mnie pokojowo nastawieni. Ale że tak od plecu? Jakiś inny diamentowy się w niego wbił. Pomóż! Soj, okej? Dobra, dwóch ich jest. No właśnie, bez tarczy ciężko jest się bić, kurde, no nie. Zginąłem! No nie wierzę w to. Nie minęło nawet 10 minut gry, a ja straciłem już jedno ze swoich 3 dostępnych żyć. Oczywiście wy po wejściu na ten tryb macie ich nieskończoność. Posiadanie tylko 3 żyć było jednym z moich wyzwań w tym filmie. W każdym razie, od razu po pierwszej śmierci postanowiłem znów przeteleportować się w losowe miejsce na mapie świata. Prawdopodobnie jestem teraz na Saharze. Zaraz sprawdzę to na mapce. Nie jestem na Saharze, ale trafiłem w ogóle. Tutaj jest 2 graczy blisko mnie. Z Libii, czyli z państwa położonego w Afryce Północnej, miałem o wiele bliżej do Polski niż przedtem z Chin, więc była to dla mnie pocieszająca wiadomość, bo jednak jednym z moich głównych celów było przejęcie miasta, w którym aktualnie mieszkam w prawdziwym życiu, czyli Warszawy. No i niech moja polówka was nie zmyli, rzeczywiście miałem zamiar zamieszkać w Polsce. O, i teraz widzicie w tle, jak zabijam pierwszego gracza, który niestety nie miał przy sobie żadnych itemów. Od razu po tym postanowiłem wybrać swoją pierwszą pracę. Miałem do wyboru górnika, drwala, łowcę, farmera i rybaka. Pewnie od razu pomyśleliście, że wybrałem łowcę i faktycznie to byłoby w moim stylu i też miałem taki zamiar, jednak przypomniało mi się, że zostały mi tylko 2 życia, a z takimi przedmiotami nie byłem w stanie długo przetrwać, więc wybrałem pracę górnika, aby podczas kopania żelaza na podstawową żelazną zbroję oraz tarczę móc zarabiać pieniądze dzięki wbijaniu następnych poziomów pracy. Okej, drugi poziom pracy, nice. O nie! Dobra, odkładam szybko. Ktoś mi zabierze to żelazo, no nie! Dobra, zabity, kurde. Chciał mi ukraść całe żelazo, nie? Uff. Akurat chciałem odłożyć tylko ziemniaka i marchewkę do Ender Chesta, ponieważ ziemniaki są potrzebne na założenie państwa, a potem nie miałbym w żaden sposób dostępu tak naprawdę do tego. Do założenia swojego kraju oprócz 19 ziemniaków było mi potrzebne 5 surowych łososi, 11 diamentów, 7 skóry oraz 45 dębowego drewna. Aczkolwiek teraz, w momencie publikacji tego materiału, wystarczy mieć jedynie 16 diamentów, aby wytworzyć serce potrzebne do założenia swojego państwa, więc nawet gdy wbijesz sam na ten serwer tak jak ja, bez swojej ekipy znajomych, będziesz w stanie bez problemu przejąć wybrane przez ciebie terytorium, jeśli oczywiście nie będzie już zajęte przez innego gracza. Dobra, więc ruszam w drogę. Arbuz, co to robi arbuz? Biorę nasiona, może się przyda pod jakąś farmę, żeby móc zarabiać duże ilości pieniędzy. Zobaczę, może się opłaca akurat arbuzy tutaj farmić. Aż w końcu dopłynąłem do Włoch, a dokładnie do Rzymu, gdzie odbywały się kiedyś prawdziwe walki gladiatorów. I nie mówię wam o tym bez powodu. Co jest?! Dobra, to jest jakiś diamentowy w ogóle, co jest? Ja nie mam bloków. Prawie ich porobiłem, ale może bym spróbował z nimi sojusz w sumie. Może to są aż 2 osoby, to bez sensu. Kurde. Ej, dobra, mordo, sojusz. Oni nie są ewidentnie nastawieni pod sojusz ze mną, zresztą nie dziwię im się, mam o wiele gorsze przedmioty, jeszcze jest ich 2, a jestem dla nich łatwym kąskiem, więc nie ma sensu. O kurde, jestem koło 2 gości blisko, ale dobra, już jestem naprawdę niedaleko Polski. Co jest? Jeszcze przede mną są! Dlaczego? Ej, mordy! Za wami! Baczek, ja z tobą. Ty sam jesteś Baczek? Nie. Dobra. Czemu ty masz gość jak tobiasz? Uważaj za tobą! A to nasi, to moi! Tak? Okej, tak, dobra. Z mojego oddziału, gonimy go. Ej, kolejny! Enchantowany! Plecy mamy!
plecy mamy! Ja chyba uciekam. No ja chyba z tobą. Czemu ty masz plecak, Tobiasz? Wszyscy mi to mówią właśnie. Plecy mamy! To mógł być mój pierwszy sojusznik, jednak niestety nie miałem jak mu pomóc. Pamiętajmy, że wciąż miałem tylko żelazne itemy, a nie mogłem ryzykować jednym ze swoich dwóch ostatnich żyć. Pomyślałem, że może to i lepiej, bo zostałem przez niego od razu rozpoznany, a jednak wolałem znaleźć kogoś, kto zaufa mi przez to, jak gram i przez moją pomoc, a nie przez to, że jestem rozpoznawalnym twórcą. Ktoś strzela we mnie? Co jest grane? Czemu tam we mnie strzelają? Dobra, czyli jestem tutaj, Warszawa jest gdzieś tu, czyli 205-300. Oni chyba robią to samo, co ja, czyli sprawdzają. Po prostu lokalizacji, tak mi się wydaje. Ustawię tutaj set home'a, żeby na pewno być blisko, jakbym zginął w razie czego. Cały czas próbują we mnie strzelić. I ten zszedł na dół. I sam jest! Dobra, trafiłem go. Nie musiałem się długo zastanawiać. Dobra, jazda. On nie wie o tym. Nie, wie o mnie, wie o mnie. Jego kumpel chyba mu nie pomoże. Zabiłem! Cały diamentowy set. Dobra, czy jego kumpel nie wbije się zaraz we mnie? Dobra. Miecz diamentowy. 16 diamentów jeszcze! Zdobycie aż tylu diamentów oznaczało, że posiadałem już pierwszy kompletny przedmiot do założenia swojego państwa, więc czym prędzej odłożyłem go do Ender Chesta na spawnie, wraz z zapasowym setem, w razie gdybym jeszcze zginął w trakcie tej przygody, po czym wróciłem na ustawiony wcześniej home. O, jest jakiś gracz. Niestety nie ma głośniczka, więc nie będę mógł z nim porozmawiać i nie wezmę z nim sojuszu, więc po prostu... Boom, headshot. Piękny kolejny kill, kurde, i to bardzo mocny kill. Znów po zabójstwie wróciłem na spawna, aby odłożyć wszystkie itemy i okazało się, że udało mi się skompletować już drugi przedmiot do założenia państwa, czyli 19 ziemniaków. Enchanting te... O kurde. Gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta? Dobra, mógłbym pomóc teoretycznie temu z przodu. Dobra, mordy, pomogę wam. Dawajcie, dawajcie. Dobra, dobra. W tym właśnie momencie poczułem wielką radość, bo nie tylko udało mi się zabić bardzo wystakowanego przeciwnika, ale zyskałem również aż dwóch nowych sojuszników, z którymi będę mógł założyć swoje państwo, albo przynajmniej wtedy mi się tak wydawało. Nice! Szukali mnie, okej. Na szczęście w ostatniej chwili mi odpuścił i udało mi się im uciec. No to kolejny gracz. Ej, yo, yo, yo. Chcesz mi pomóc w akcji? Okej, nie chce mi pomóc w akcji. No kurde, i nie ma ich, tamci uciekli. No dobra, trzeba będzie pouciekać. Dobra, odpuścili sobie, ja pierdzielę, ale emocje. Szybko idę na spawn odłożyć te itemy, które kolejne udało mi się opolować. Odłożę je i no nie wiem, no będę musiał iść home'a tamtego. A to jest chyba moja rozlana woda, ponieważ tutaj mam chyba gdzieś w okolicach home'a i będę musiał się przedostać przez te góry. No i już tylko do góry, tak naprawdę od razu do Warszawy, bo tak naprawdę tutaj gdzieś Zakopane chyba jest i są Tatry. Więc tak naprawdę do Warszawy niewiele mi zostało drogi. Niestety wciąż byłem samotny i nie miałem żadnego sojusznika, ale na szczęście udało mi się spotkać kogoś, o kim mówi się, że jest najlepszym przyjacielem człowieka. Proszę. Nice. Mam swojego pierwszego przyjaciela, ponieważ niestety żaden gracz nie chce być moim przyjacielem, więc po prostu pies nim został i spoko. O, i w ogóle gracz tutaj jest. Zabiłem go, bo i tak nie miałbym jak się z nim porozumieć, niestety. Osoba musi mieć taki głośniczek, żeby mógł z nią po prostu nawiązać kontakt, a niestety. Okej, a więc prawdopodobnie jestem już w Warszawie. Jeszcze mnie nie zaktualizowało prawdopodobnie postaci, bo mniej więcej gdzieś tutaj, w tej okolicy znajduje się właśnie tutaj Warszawa, bo tutaj jak widać jest Trójmiasto, Gdańsk i tutaj jest mniej więcej środek Polski. Jestem oficjalnie w Warszawie i tym sposobem ustawiam sobie tutaj set home'a. Spełniłem swój dotychczasowy cel. Dotarłem do Warszawy, jednak to nie oznacza, że ten teren oficjalnie należy do mnie. Najpierw muszę założyć w tym miejscu państwo, więc od razu wziąłem się za zebranie trzeciego potrzebnego przedmiotu, jakim było 45 sztuk drewna dębowego. Teraz surowe łososie i skóra.
Jezus Mary, przestraszyłem się tego wilka. No niestety też miałem mikrofonika. Niestety. O, widzę jakiegoś gracza wkopującego się. Ciekawe, czemu się tu wkopuje? Chwila. Nie, on jest solo tutaj. Tak losowo się tutaj wkopuje? Dlaczego? No, skubany się zakopał. Przykro mi, mordeczko. Nawet pies mnie opuścił, kurde. O, i widzę gracza, ale niestety... Jest to Eryk, który, że tak powiem, nie ma mikrofoniku. O, dwa łososie miał surowe, nice. Idealnie się przydadzą na założenie państwa, bo jest to przedostatni item, który potrzebuję. Ja szukam graczy do sojuszu, a finalnie się okazuje, że ich wszystkich masakruję. Nikt nie chce ze mną sojuszu, a pies mnie opuścił. Kurde, ja szukam sojusznika z mikrofonem. To wszystko. Tutaj niby widzę, jestem tutaj, a tutaj widzę niby trzech graczy obok siebie. Oni prawdopodobnie mają sojusz. W teorii mogłem spróbować takim trzyosobowym nagle teamem. Jakby się okazało, że mają gorsze przedmioty ode mnie, ja bym się swoimi przedmiotami podzielił, to może rzeczywiście miałbym od razu trzech sprzymierzeńców. I trzech obywateli mojego państwa, które oczywiście ja bym założył. To inny. Krowa. Dobra, muszę zabić niestety tą krowę, bo jest tylko jedna, a idę na inną misję. Więc niestety, krówko. Co oni są pod ziemią, ci gracze? Prawie wpadnę w ogóle na kole, co jest grane. Dobra, stój. Stój albo cię zabiję. Stój albo cię zabiję, junior. Stoję. Dobra, stój, stój. Okej, dobra. Posłuchałeś się. Cię nie zabiję. Dziękuję, pokornie przepraszam. Gdzie są twoi koledzy? No jest jeszcze jeden tylko. Tam na dole czy tego, którego zabiłem? Ten na dole. Tylko on nie ma nic. Tu jest. Tu gdzieś jest nasza baza. A masz jakiś taki głos znajomy. W sensie? Nie wiem, jakiś taki głos masz znajomy. Ale co, że jakiś kumpel ma podobny czy co? Nie, tak jakbym już słyszał na YouTubie gdzieś. Serio? No. Ja nie nagrywam akurat. Ej, mam do ciebie pytanie. No. A ty może nie jesteś tam? Gaming? W sensie, że właściciel tego serwera, czy co? No ta. Co ty? Ale kolejna ja osoba, masz... kolejna osoba mówi, że mam podobny głos w ogóle. Masz identyczny głos. Co jest? Czemu? Ja tak nie słyszę. Nie, serio, masz identyczny głos. Dwie osoby mówiły, że mam podobny właśnie do tego gościa. Stary, jakbym strzał Tobiasza, normalnie serio, 1-1. Masz coś dać? Jakieś temy? Ogólnie mam i generalnie ja gram tutaj solo, w ogóle nie gram w Minecrafta praktycznie i szukam osób do tego państwa, bo tutaj się państwa chyba zakłada, nie? No ta. No dlatego też oszczędziłem cię i możemy wspólnie założyć państwo. Ja już mam większość przedmiotów, ale przydałoby się, żeby koledzy też tutaj przyszli, nie? Twoi. Ja rozumiem, tylko ja akurat teraz już kończę, ale tak wiesz, kończę już teraz granie, więc no. A potem będziesz? Tak za półtorej godziny albo coś takiego. No czaj, dobra. Dobra. Twoi kumple też lecą, czy nie? Ta. Tak, coś to za półtorej godziny. Ja pierdzielę, czemu ta osoba akurat musiała spadać? Już miałbym sojuszników i jeszcze uwierzył finalnie, że to chyba nie jest Tobiasz. Kurde, ja muszę mieć chyba faktycznie charakterystyczny głos, ale ciężko jest. Na twoim sektorze za 10 minut pojawi się zrzut, tam ultra dużo osób przyjdzie, no dobra. Zrzut zaopatrzenia pojawia się codziennie na wszystkich sektorach o godzinie 16, 18, 19 oraz 20. W zrzutach zdobyć można m.in. łańcuchy pojazdów, flagi państw, zegary ochrony, naboje do czołgu, klucze wodne, klucze ziemskie, perły, złote jabłka i totemy. W skrócie, no jest tego sporo i bardzo opłaca się przyjmować te zrzuty. O Boże, jakbym temu pomógł, kto kogo bije tu? Dobra, pomagam im. Dobra, pomagam wam. Dobra, dawaj. Okej? Okay. Dobra, tu mogą być fajni sojusznicy. Mamy 2-1, pomaga. Skurczybyk zawrócił, nie? Kurde, tamtego już zgubiłem, mogę mu pomóc w sumie. Ale się napaliłem na tego enchantowanego. Siema. O, siema. Mogłem was dobić. Dobić? Jest nas trójka, mamy fulla. Nie mieliście przed chwilą fulla. No nie mieliśmy, no słuchaj, próbowałem przekonać kolegów, no. Dobra, był mnie full enchantowany ze wszystkim. 200 kratek do zrzutu i tam będzie taka klepa, że na 100% skupi się na kimś innym. Dobra, cyknął drugą perłę już do mnie. Parkour. Ale się udało, dobra. 5200, no i gdzie są ci gracze wszyscy? Dobra, widzę. Tu jest milion graczy, dobra. Ja odsuwam się. Ajajaj, zgarnęli. Niestety. Niemcy.
Dobra, ja w takim razie uciekam stąd. Kurde, Niemcy przejęli. No ale Polska jeszcze spokojnie, Polska jeszcze będzie narodem. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Wróciłem na teren Warszawy i po chwili podróży całkowicie przez przypadek spotkałem... Hej Stixu, siema! O, dawaj go! Nie wierzę, że cię spotkałem, dawaj. Dobrze. Dostał. Dwa razy, co jest? A bo on może mieć tego. On delfina, tak, on miał ekipa. Jest! Aaaa, zlogał, nie? A z kimś grasz w ogóle, czy nie? No, z trzema kolegami. Dobra, jak coś to będę pisał, bo jak będziesz chciał do państwa, to pisz. Dobra. No elo. Tak, na tym skończyła się nasza rozmowa. Najwyraźniej wola grać tylko ze swoimi ziomkami, co jest oczywiście w 100% zrozumiałe, ale dla mnie niestety smutne, bo wciąż nie miałem ani jednego sojusznika. Gdzie w ogóle jestem? Dobra, ja siebie szukam, gdzie ja jestem, a ja sobie po Bałtyku pływam w ogóle, co jest grane? Jestem prawie w Szwecji, nie wiedziałem, że w tą stronę biegnę. Prawdopodobnie prosto popłynę na Hel zobaczyć tutaj. To jest bodajże Hel, taki malutki, no bo wiadomo, że mapa jest zmniejszona i widzę gracza. Chyba, że oni mają już państwo, ale zobaczymy. Leci od razu do kumpli. Oczywiście, że tak. W takim razie uciekam do Warszawy. Dobra, chyba czas udać się w nieznane tak naprawdę, bo... No kurde, no, świat jest olbrzymi. Ja jestem tak naprawdę w małej części tego świata, więc nie powinienem się ograniczać do tylko okolicy Polski. Muszę poszukać po prostu gdzieś za granicą jakiegoś kumpla, żeby go finalnie sprowadzić oczywiście do Polski i tutaj założyć swoje państwo razem z nim. Tepnę się po prostu w losowe koordynaty. Okej, jestem w Afryce i są jakieś osoby wokół mnie. Fajnie. Jestem w Afryce. W takim razie udam się w ich strony i zobaczymy, jacy będą. Ale klocek idealny. Dobra, idę w takim razie do sklepu i mamy bambusy i właśnie zarobiłem $459 z tego killa. Trochę trzciny jeszcze sprzedam. Nie, dobra, to mam się znowu w losowi. I jestem w Ameryce Północnej, ciekawe. Ile diamentów? 20 diamentów! Nice, ale oprócz tego to nic z tego nie mam, kurde, dalej. I tak biegałem w kółko i w kółko po terenie Warszawy. Zabijałem różnych graczy, aż w końcu spotkałem osobę z głośniczkiem przy niku, z którą mogłem się porozumieć. Siema. Już mnie nie zabijesz. No zatrzymaj się, bo cię zabiję. Stój. Dobra. No i co próbowałeś zrobić? Nie wiem. Nie ze mną takie numery. Nie masz itemów i tak sobie biegasz? No, jakby przylą mnie zabił, gość mi się wkopał na mnie. Co, z jakimiś ziomkami grasz czy solo? Na razie solo. Jak chcesz, mogę dać ci jakieś itemy, w sumie odważny byłeś. A... Nie, masz, coś możesz dać, mam tylko takie jedzonko, żeby się przydało, bo kita nie mam nawet. A dopiero zacząłeś grać, czy nie? Wiesz co, nie zaczynam gry, tylko taki gość mi się wkopał na łeb, jakby, a miał otaba. Aha. Bo tak się składa, że chcę założyć państwo, a gram tutaj solo pierwszy raz. O, czekaj, jakiś gość. Na razie mam Sojusz? Dobra, chodź tu, Jan Cox, chodź tu. Nie bij! No chodź tu, bo cię zabijemy. Nie bijemy cię, chodź, no nie bijemy cię, chodź. Pat, mam perłę, no, mogłem w ciebie cyknąć. No to cykaj. No ale właśnie nie chcemy cię zabić. No i fajnie, trzy osoby na świecie losowo się spotkały i zakładamy we trójkę państwo. Co osoby na to? Moja nadzieja, że założę swoje państwo z losowo poznanymi osobami wróciła i w dodatku wygląda na to, że nawet nie poznali mojego głosu. Ale dobra, no od razu po
tym zabiłem kolejnego gracza, który posiadał w swoim ekwipunku aż 32 diamenty. Więc w tamtym momencie już wiedziałem, że mogę zaryzykować i podarować swój zapasowy diamentowy set nowo poznanej osobie, z którą od razu po tym pokonaliśmy jeszcze kolejnego gracza. No i mamy to. Jezu, w końcu jakiś sojusz. O! Kurde, walona trawa. Ty, zobacz. Co się podszywasz pod Busha? Bush to ten youtuber, nie? No. Ale to chyba nie ten Bush. Nie odzywa się, odezwałby się chyba. Halo, powiedz coś. Stój. Coś. O, dobra. No to na pewno nie jest Bush, ale... Proponujemy ci... W ogóle, jak jesteś do nas nastawiony? No tak cały czas krążyłeś przed chwilą. Pokojowo, bo zginąłem z żelaznym setem. A chciałbyś diamentowy i dołączyć do... O, nawet nie zdążył odpowiedzieć, ale chyba się zgadza. Ale... Czemu ty masz głos jak Tobiasz, a ty jak Mikros? Tak, Mikros jest. Nie miałeś tego mówić. Dobra, spoko, serio? A o co tu chodzi? Nic. Ten się skamdął! W tym momencie byłem w totalnym szoku, bo gracz, z którym grałem prawie 20 minut, przez ten cały czas udawał, że mnie nie zna. Co prawda, nie wiem dokładnie, w którym momencie się zorientował, że to ja, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało w dalszej rozgrywce. Oczywiście postanowiłem nie potwierdzać im faktu, że jestem Tobiaszem, a wręcz próbowałem ich wkręcać, że to nie jestem ja. Ale co, serio, mam głos jak Tobiasz? Tak. No, normalnie. Kolejna osoba mi to mówi, nie wiem czemu. Ariel, nikt mi tak nie mówi, a w grze wszyscy mówią, o, Tobiasz, jak mam na imię Wiktor, więc nie dadzą się wkręcić chyba, nie dadzą. Dobra, lecimy w jakąś stronę. O, pa, czekaj, tu są jakieś, ale tu są, nie mają. Ej, stójcie, chodźcie tu do nas. Siema, Tobiasz. Chodźcie. Szukamy cię przez całą mapę, chłopie. Na tym, na Czemu mapie ratów. No bo mój kolega już usłyszał po głosie, że to ty. Jeszcze no, Bush podłoga. Co wy tak jak owsiki latacie po tej mapie? My was szukamy i nie da się na was znaleźć. Tobiasz ma za dobry movement i tyle. Ale go tu nie ma, widzisz? Gdzieś tam no nie ma. Na tobie go nie ma. Ale on nawet ma podobny nick do tego ostatniego. Nie jest ta sama plemka, to jest jakaś inna lasowa. No ta, na pewno. To jest gościu, kto inny? Go stać, to jest biznesmen. Przecież on w Dubaju był przed chwilą jeszcze. Dobra, nie psujcie atmosfery, chłopaki. No dobra, nikomu nie powiemy. Ej, ale tak, ostatnie pytanie, dobra? Dobra. Czy nagrywasz odcinek? Nie, wiem. I tak ich zaprosiłem w nasze szeregi. Musieliśmy się rozwijać jako team nie tylko pod względem ekwipunku, ale zarówno liczebnie. W dodatku Krecik szybko zdobył moje zaufanie, bo od razu po otrzymaniu od nas itemów postanowił przekazać mi brakujące surowe łososie do założenia państwa oraz dwie dodatkowe skóry. Dzięki temu brakowało nam już tylko 3 skóry do przejęcia terenu Warszawy. Zobaczymy w ogóle, jaka jest skóra na rynku i tak dalej. Przeleję to moją kasę, czekaj. W tym momencie przelał mi całą swoją kasę. To ustaw sobie tu home, a my zaczekamy na niego na po prostu i to. Dobra, to tu ustawiłem. A może i nie ustawiam, idę właśnie na zawsze na spawna i opuszczam was. Niemiło. Niestety, żadnej taniej skóry na rynku wtedy nie znalazłem, ale dzięki tej sytuacji mocno wzrosło między nami zaufanie, ponieważ gracz PM Sport przelał mi cały swój majątek, abym mógł zakupić skórę na rynku, natomiast ja mogłem do nich nie wracać i ich oszukać, a jednak wróciłem. Musimy wsadzić szybko. Nie ma gościa. Dwie skóry miał! Nie miał skóry. Nikt pod ziemią. Tapuję. Podbiegnij pod dziurę i rzucam ci perłę, słyszysz? Rzuciłem perłę, bierz ją. I cykaj. Aj. Niestety dalej mamy, więc nic nie straciliśmy oprócz tej perły, nie? Ej, jest tam po drugiej stronie. Shiftujcie. Oh, 3 ich jest. 4. O kurde. Dobra, wbijamy tu od prawej, wbijamy. Dobra, jazda. A oni coś tam wkładą, nie ma co. Z nich nie miał skóry. Ale dobrze, ładnie, pokonaliśmy ich wszystkich. Kurde, zgrany team, dobry team. Może skóra akurat? Nice. Po
dalszych nieudanych próbach zdobycia skóry z innych graczy, finalnie zdecydowałem się na zakupienie jej z serwerowego rynku. Następnie za pomocą wszystkich przedmiotów, które dotychczas cały czas zbierałem, wytworzyłem serce państwa, a korzystając z mapki na stronie mapa.rapy.pl, wyznaczyłem sobie idealny środek Warszawy i założyłem państwo o nazwie Warszawa ze skrótem WWA. I tak, wiem, że Warszawa to miasto, ale na tym trybie zakłada się państwa, a ja chciałem mieć zajętą całą Warszawę tylko dla siebie i swojego teamu. Następnie oczywiście zaprosiłem wszystkich sojuszników do swojego państwa, zająłem najwięcej terenu, ile byłem w stanie. Łącznie mieliśmy zajętych 9 czanków, bo aby zająć kolejne, trzeba posiadać flagi państwa, których na ten moment jeszcze nie posiadaliśmy. No i tak jak wcześniej wspominałem, można je zdobyć ze zrzutów zaopatrzenia oraz skrzyni premium ze strony rapy.pl. Dobra, to stój, zatrzymaj się. Śpiewam. A co zaśpiewasz? A co chcesz? Co robisz pod naszym państwem? Tak sobie chodziłem po mapie i tu tak zobaczyłem. Tak losowo? Tam masz jakichś kolegów, czy nie? No nie. A chcesz mieć? No. Czy my potrzebujemy jeszcze jednej osoby do naszego państwa? Nie wiem, dałem mu mnie czytam. Jeśli zrobisz ten skok, będziesz mógł dołączyć do naszego państwa. Test umiejętności, szkolenie. No dobra. Kurde, może to było za proste jednak? Mogę jeszcze dwa spróbować, ale wątpię, że się uda. To dobra. Dałeś radę. No dobra, kurde, a potrójne? Potrójną to nie ma szans raczej. Bush, a to jest twój kolega ten gość? Nie, ja go nie znam. Czyli nikt go nie zna. Tak naprawdę dopóki nie mamy rozbudowanego państwa, no to tak naprawdę nic nam nie grozi, jak ktoś jednak by w jakiś sposób oszukał. Aczkolwiek szczerze, kto by nie chciał być w Warszawie prawdziwej, w takim państwie. Będzie totalna dominacja. Zaprosiłem cię do państwa. Masz dzisiaj szczęśliwy dzień. Wiem, dziękuję. Moim docelowym planem było wybudowanie nowoczesnej części Warszawy z lotniskiem na prawdziwe samoloty, garażem podziemnym na samochody i wiele, wiele więcej. Lecz na ten moment mieliśmy to. Nawet nie mieliśmy gdzie się schować przed innymi graczami, więc zabraliśmy się za budowę prowizorycznej bazy. Rzucam wam po jednym lapidzie i każdy niech miecz sharpness jeden sobie zrobi. Ej, ktoś bije naszego! Się. Dostał minus połowa. Zadał mi dwa serca. Może być dobry. Nie. Spada, pada! Nice, wracamy. Pokażcie tego seta tutaj. Miał sharp trójkę na jednym mieczu i na drugim makmogłak 2. Mam te dwa miecze we kół. Przez to, że tamci gracze cały czas starali się nas zabijać, czasem nawet im się to udawało, postanowiłem zrobić na nich powietrzną zasadzkę, którą już za moment zobaczycie. I zostawcie takie coś tutaj. Oni będą tędy wchodzić. Chłopaki, dają na nas. O, złote jabłko polizał. Dobra, zabijem jednego i odsuńmy się już. No, no. I czekaj, ja go wknokuję do was jak coś. Ma... I w tym momencie filmu zaczyna robić się naprawdę ciekawie, ponieważ w ten niefortunny sposób straciłem swoje drugie z trzech dostępnych dla mnie żyć. Co oznacza nic innego, że jeśli teraz zginę chociaż raz, przegrywam cały challenge. Dokładnie tak jak w serii Minecraft Manhunt. Można powiedzieć, że mój tryb gry właśnie został zmieniony na tryb hardcore, bo po kolejnej śmierci nie będę mu po prostu dalej grać. Oglądajcie koniecznie dalej ten film, bo to dopiero początek emocji. A ja szybko odrobiłem diamentowego seta, lecz nie byłem chętny na dalsze walki ze względu na swoje ostatnie życie, więc zająłem się budową różnorakich farm, aby na wiele sposobów móc zacząć zarabiać walutę serwerową, jaką są dolarki. W skrócie, wspólnie z innymi zrobiliśmy farmę trzciny, farmę dyń, farmę marchewek, stołniarki, salę obrad oraz automatyczne łowiarki do łowienia ryb, z których korzystałem większość czasu podczas swojej pierwszej nocy na serwerze. Zanim
nie wam powiem, ile udało mi się zarobić kasy w trakcie mojej pierwszej spędzonej nocy na serwerze. Chciałem was poinformować, że już dziś każdy z was może ze mną zagrać na tej samej mapie świata co ja. Wystarczy, że dodasz do swojej listy serwerów Minecraft mój serwer rapy.pl, a następnie dołączysz na tryb Earth SMP. Wspominam o tym dlatego, bo po publikacji tego filmu będę rozglądać się za nowymi osobami do swojego państwa. Oczywiście musicie mieć dobre itemy, żeby mieć szansę na dołączenie, więc wbijajcie jak najszybciej po obejrzeniu tego filmu, oczywiście do samego końca. No i oprócz tego będziemy szukać naprawdę dobrych sojuszy, więc zakładając swoje własne państwo, również będziecie mieć możliwość podbijania tego świata razem ze mną przez kolejne miesiące emocjonującej rozgrywki. Wracając, przetestowałem w nocy każdą z farm, jakie mieliśmy, ale i tak najbardziej opłacalna wydawała mi się automatyczna farma ryb, dlatego zenchantowałem wędkę na maksymalny poziom i na tej właśnie metodzie udało mi się zarobić ponad 100 tysięcy dolarów w zaledwie kilka godzin łowienia. Niestety przez to, że łowiłem w pewnym momencie za długo na awku, zagapiłem się i skończyła mi się wędka, bo nie miałem na niej jeszcze mendingu. I teraz pewnie pomyślicie, czemu nie zenchantowałem sobie po prostu kolejnej wędki. Otóż z samego rana, gdy chciałem to zrobić, okazało się, że nasz enchant został skradziony przez osobę z naszego państwa. Oznaczało to, że posiadaliśmy w naszym gronie prawdziwego zdrajcę. Po wpisaniu komendy, która wyświetla wam się właśnie na ekranie, okazało się, że gracz z tym właśnie nickiem, którego zaprosiłem poprzedniego dnia, właśnie opuścił nasze państwo, więc łatwo mogłem się domyślić, że to właśnie on ukradł enchant. Jednak nie mogłem być w 100% pewny, dlatego konfrontację z nim zobaczycie w dalszej części tego filmu. Następnie pod wieczór mogłem już odebrać 3 darmowe klucze za polubienie fanpage'a na Facebooku, dołączenie na Discorda serwerowego oraz za zasubskrybowanie kanału Rapy na YouTubie. Swoją drogą, jeśli jeszcze nie wiesz, to założyłem niedawno nowy kanał o nazwie Rapy, na którym pojawiło się już naprawdę sporo filmów takich jak ten. Koniecznie zasubskrybuj tam ten kanał i nadrób filmy, które tam opublikowaliśmy, a już teraz znajdziesz na tym kanale aż 4 moje filmy, a to dopiero początek tego kanału. W każdym razie odebrałem 3 klucze do skrzyni wodnej i postanowiłem od razu je otworzyć. Z pierwszej skrzynki wypadły mi 3 zegary ochrony państwa, z drugiej diamentowe buty ochrona 4, niezniszczalność 3, a z trzeciej... A kilo w szybkości przeleciał. Totem! Totem! Dobra, totem jest giga drogi. Wcale się nie myliłem. Totem chodził wtedy na rynku po aż 20 tysięcy dolarów, więc postanowiłem od razu go sprzedać, bo nie był mi jeszcze potrzebny w tym etapie rozgrywki. Następnie zakupiłem aż 6 flag, aby móc powiększyć swoje państwo o kolejne 3 czanki. Cóż za oferta! Kupiłem! 2 flagi za 20 tysięcy. I dzięki temu posiadaliśmy już 12 czanków zajętego terenu. Więc można zacząć budować. Żeby nadrobić jednak trochę majątek, wystawiłem swoje 4 fragmenty pojazdów, każdy po 25 tysięcy dolarów, co łącznie dało mi kolejne aż 100 tysięcy waluty serwerowej. Następnie, mając tyle pieniędzy, zakupiłem potrzebne bloki w sklepie za dolary do budowy projektu Warszawa, który od razu po tym rozpocząłem. No jak widzicie, udało mi się ukończyć swój pierwszy rozpoznawalny budynek w Warszawie, w którym zamierzałem się osiedlić. I co, pewnie myślicie, że zbudowałem to na Creative'ie? To się grubo mylicie, bo zostało to zbudowane w 100% legitnie, ale nie przeze mnie. Nie oszukujmy się, ja nie umiem budować, więc postanowiłem zatrudnić ze swojego klanu budowniczego w zamian za walutę serwerową. Mój skin był oczywiście tylko po to, żeby was zmylić, a tak naprawdę całość wybudował nie kto inny niż... Napierak. Oczywiście będę na bieżąco przelewać ci pieniądze na zakup bloczków. Powinno starczyć, tak mi się wydaje, no dużo nazbierałem. No i co? I za darmo, nie? Budujesz. Zaraz, co? Nie no, zapłacisz mi za to, tak? Zapłacę. Napierak w trakcie budowy tego wieżowca użył moich 4 zegarów ochrony państwa, dzięki czemu miał aż 4 godziny spokojnej budowy tego projektu. Zegar ochrony państwa, po aktywowaniu go prawym przyciskiem myszy, twoje państwo zyskuje ochronę przed PvP na całym zajętym terytorium i trwa ona równo 60 minut. Już po wybudowaniu budynku przy naszej bazie pojawił się nie kto inny niż podejrzany zdrajca, który postanowił przyjść pod nasze państwo z wyjaśnieniami, dlaczego je opuścił. Miałem opuść i u góry miałem info, nie? W info i
umiałem tam wpisać WBA, a jakby opuściłem, bo sobie jakby to skopiowałem i no. Dalej nie wiemy, kto mógł ten enchant zawinąć. A poza tym, po co mi by był enchant, jak nawet nie mam państwa żadnego. W tym czasie nie byłeś w żadnym państwie VX? No w tym czasie nie. Kolega chciał, żebym do jego dołączył, ale nie dołączyłem, bo ja was szukałem przez kilka godzin nocy. Niestety, na jego nieszczęście, po jego odejściu wpisałem komendę, która wyświetla wam się właśnie na ekranie i po wciśnięciu Enter wyświetliła się na czacie oto ta informacja. Rozwiał to wszelkie wątpliwości, czyli po odejściu z naszego państwa dołączył on do innego, więc zwyczajnie mnie przed chwilą okłamał i to właśnie kłamstwo potwierdziło już w 100%, że to on ukradł właśnie nasz enchant. Od razu po tym oczywiście dokonałem egzekucji. Po zabójstwie zdrajcy stoczyłem jeszcze kilka zwycięskich pojedynków. Lecz niestety przez to, że komunikowałem się na głos ze swoimi sojusznikami, coraz więcej osób zaczęło mnie demaskować. Wiesz, kto jest tutaj obok was, co nie? W sensie tutaj, kto mieszka. Nie wiem. Nie wiesz? Mieszka. To już, ci, już wam mówię. Uwaga, tutaj mieszka Tobiasz Granie na multikoncie, jakby coś. Ta? No ta, no przysięgam. Tobiasz Gaming czy Tobiasz Granie? Tobiasz Gaming. No to ten oryginalny Tobiasz Gaming. Tego dnia naprawdę niewiele się działo. Ulepszyliśmy trochę dolną część bazy, trochę się pobiliśmy, sporo ogarniałem rynek i w sumie nic poza tym, dlatego przejdźmy od razu do kolejnego, o wiele ciekawszego, piątego dnia. Okej, czyli jesteśmy pierwszy raz na zrzucie, tylko i wyłącznie we trójkę jeszcze jeden gość. Biegłem trzy osoby w naszą stronę w ogóle, na mapie zobaczyłem. To czekaj, zgarniajmy to i walimy jak tu przybiegną. Tam. W którym miejscu, w którym miejscu? Tu. Idź po Tobiasz potem. Jesteś się nowo, pozdra. Kumpel, na razie tego zabijmy. Mam go. I tu są! Bij kumpla! Burz! Nie. Nie bije, tak jak kumpla bije. Nie żyje. Masz tu shulkera. Ta, cały set z mendingiem? Nie, no i kill-offy 5-3 fajnie podropiło ogólnie z niego. Opłacało się. A nawet bardzo się opłacało, bo każda z tych części z mendingiem była warta ponad 30 tysięcy dolarów, więc od razu postanowiłem je naprawić i wystawić na serwerowym rynku. Siema! Witam. To Tobiasz? Ale kto? No ten wielkie pozdro. Nie, to jest Marcel. A ile ma lat? 12. A czemu ma mutację? Bo on używa modulatora. No. Nie, to jest naprawdę piękne, że my jesteśmy tutaj i zgarniamy te zrzuty, a w tym momencie, na przykład w Europie, jest tylu graczy, albo w Afryce, w Ameryce Południowej, albo w Ameryce Północnej, że aż mapa się tu jeszcze nie ładuje. My jesteśmy sobie tutaj dzielnie, w Azji sobie siedzimy, parę osób pewnie do nas dobiega, no ale już siedzimy sobie na spocie, no i co, no tutaj jest naprawdę mało osób w porównaniu do takiej Europy, kurde. Piękny strat. O, jest tu gość!
To jest topka zabójstw. Ta, drugą topkę zabójstw. Dobra, dawaj. Ej, dawajcie tu! Perła. Przód. Program ten chłopak. Widzę go, dajcie za mną. Mam go. Rzucił. Perła. Co tam na dole jest? Lecę. To państwo jego. Uciekaj, Jakobs! To jest kufer, to jest pozdro. Potem, nie jest fakt. Ja pierdziele! Jak ty to zrobiłeś? No, jamko starałem się chodzić, ale tu podzlebrowano. Dobra, uciekamy. Lecimy. Ajajaj, prawie klucz do skrzyni ziemskiej. 3 zegary. Spoko w sumie, spoko drop. Szczerze, zawsze można to sprzedać za ponad 20 tysięcy, jak najbardziej. Nawet wystawię teraz niektóre. Muszę z tego gonić, tak szczerze. Leć. Jego teren. Kurde, dobra, wybuguje się. Praktycznie martwy, ale na moje szczęście obaj gracze okazali się być cheaterami, którzy również będąc blisko swojej śmierci postanowili całkowicie się odpalić i obydwoje zaczęli mnie bić przez ścianę, przez co anti-cheat momentalnie wykrył i ich zbanował, co równało się oczywiście z ich śmiercią, a moim przeżyciem. Kiedy sprzedałeś rzeczy na spawnie, ale o 20 na zrzut idziemy. No czekaj, to ci teraz przeleję to. Łap. A to samolot chyba najdroższy, no nie? Ja pierdziele, ej! Sekunda do czyszczenia itemów, a ty mi rzuciłeś. Zobacz na czat. Ja oczywiście dalej zająłem się wystawieniem przedmiotów na serwerowym rynku, które zdobyłem z tamtych cheaterów, po czym nadeszła godzina 20, czyli godzina ostatniego zrzutu w trakcie dnia. No nie wiem, czy zdążymy. Wiesz co, 2 koła, a minęły 2 minuty. Nice! Ale bys to, no. Ale kile. 7 flag, 12 zegarów, na bogato. 6 dnia miałem niestety mniej czasu na grę, więc w zasadzie wbijam na serwer tylko po to, żeby wystawiać przedmioty na serwerowym rynku. No a jako, że nie posiadałem niestety żadnej rangi premium, to mogłem mieć wystawione w tym samym czasie tylko 2 przedmioty, więc co jakiś czas po prostu sprawdzałem, czy przypadkiem nie sprzedały mi się jakieś itemy, aby móc od razu wystawić kolejne. 5 dwuja! O kurde! Co jest? Ej, fajnie złota w piecach, widzisz to? Co jest? Wiesz to. Pa, jak to wygląda. No, ja bym to jeszcze tak zrobił.
Co, zastanawiacie się, o co chodzi? Już wam tłumaczę. Został naprawiony błąd, że mnóstwo państw teraz wygasło, a ja byłem wtedy na serwerze i porobiłem screeny, jakie to są państwa, nie? Można jeszcze poobrabować jakieś. Ja wiem, no, można. Tutaj dużo państwo wygasło, ale chyba tu nic nie ma. Jest zejście jakieś. Nie, no chyba nic nie ma. No, to wygląda. Ty! Co jest? Chodź tu. O! Jakiego stasza? O kurde! Ja się tutaj tędy wykopywałem, rozumiesz? To do góry. Aha. Masz jakieś traktaty, czy nie? Jeszcze jeden mam tylko w Ender 6. Wziąłeś tam te 30. Ale co? Jakieś traktatów w tej skrzynki. Co? No tu było 30, patrz na ci tabliczkę. I napisałem, że jeżeli ktoś ukradnie, to znaczy, że ktoś z nas ukradł. Znaczy z naszych. Aha, no to nie wziąłem ty. Aha, no to ktoś z naszych zabrał. No to czyli mamy jakiegoś delikwenta w naszym państwie. W tom nie możemy, w tom nie możemy, to raczej tylko w tom. Czy mi się wydaje, że tylko w jedną stronę możemy powiększyć? No, tylko w tom na razie. Zajęte. Zajęte. Jeśli mam być z wami szczery, to podobnie jak w 6 dniu, tego dnia wbiłem na serwer tylko po to, żeby wystawiać przedmioty na serwerowym rynku. Kurde! Kolejne rzadkie czołgi są za 300k. No to chyba czas na zakup pierwszego pojazdu, bo na epicki czołg raczej nie opłaca mi się zbierać. No dobra, w takim razie kupujemy. Rzadki czołg, 200 tysięcy, zostanie mi 366. Zakupiono przedmiot! Rzadki czołg kupiony. Problem polega na tym, że już jest 19.24 i mamy tylko pół godziny, żeby coś podziałać z czołgiem, który kupiłem. Okej, 8 łańcuchów, dobra. Więc co, ja od razu na spawnie wymieniam na klucz. No taki kluczyk, te łańcuchy są warte około 400 tysięcy, więc miejmy nadzieję, że zwróci się i wyleci albo samolot, albo helikopter. No, pierwsza skrzynia pojazdów, którą otworzę na tym trybie. Skrzynia pojazdów. I mamy samolot, helikopter, czołg, ścigacz, samochód sportowy, wiertło, łódź podwodna, traktor i pociąg. I mamy 3 stopnie każdego z tych pojazdów. Legendarny, epicki i rzadki. Najlepszy oczywiście jest legendarny. No ale mi tutaj nie zależy na stopniu, że tak powiem, rzadkości, poziomu i tak dalej, a głównie na tym, co dokładnie wyleci. Super ważne kliknięcie, uwaga! Dobra, tutaj będę trzymać. Przeleciał samolot! Ile samolotów przeleciało? Nie, do... Tyle samolotów przeleciało, że nie wierzę. Co mi wypadło? Uwaga! Chyba 4 samoloty przeleciały, więc nie ma szans, że to jest samolot, ale może helikopter? Uwaga! Mogło być naprawdę gorzej. O ile to chodzi? To jest samochód. Oj, to chyba samochód chyba nie był taki drogi. Za 150k jest. Chyba to jest najniższa cena. Tak. Mógł być pociąg, mógł być traktor. Naprawdę był gorszy drop, ale no też bez rewelacji. No dobra. Chodź zobaczyć wokół, może jakieś państwo będzie, gdzie będziemy mogli się łatwo wbić. Od góry może czy coś. Ej, patrz to, próbujemy? O kurde. O, rozwalam ten. O! No, jeszcze dwa. No i teraz musi rozwalić, uwaga! Rozwalam. Masz? Zjarał się w tym ogniu. Co ty gadasz? No się zjarał. Patrz, nie ma go, ale on się zjarał. No nie, ogniu, nie gadaj. Ogień pojawił. No nie, no, najgorzej. No bo tu ogień się zresztą. Sprawa wygląda tak, że miałem klucz pojazdów, wleciał samochód, czyli zgamblowaliśmy olbrzymi majątek, no nie? No. Następnie miałem 6 naboi, które są ultra drogie i zgamblowaliśmy to, żeby zdobyć beacon. No i również się nie udało tak jakoś super, no nie? Właśnie się. Dwa razy ponieśliśmy porażkę w, że tak powiem, losowości, no nie udało się, nie? I mam teraz 346 tysięcy i brakuje 4 tysięcy mi do zakupu kluczu pojazdów. Co powiesz na to, żeby zrobić do 3 razy sztu, okej, czyli musiałem się pytać, okej. A ile masz kasy? Ja 24k. A zdajesz sobie z tego sprawę, że ja mam 350 tysięcy i właśnie zgambluję cały pozostały mój majątek? No to wtedy będziemy musieli zarobić, no, życie. No dobra, jak to się mówi, czego się nie robi dla kontentu? No jest klucz do skrzyni pojazdów za 350 tysięcy. Dobra, lecę. Nie chcę tego robić, ale dobra. Ja pierdzielę, mam 500... dolarku. Całym swoim majątkiem pojazdy mogą dużo ugrać, szczególnie przy zrzutach, a ja bardzo lubię te zrzuty. Dobra, uwaga! Bum! Znowu tak trzymam. Helikopter przeleciał. O! Ale teraz słabe! Samolot jeden przeleciał.
Okej, słabe rzeczy tym razem się pokazały, więc skoro słabe rzeczy przeleciały, no to muszę mieć jakiś dobry drop, teoretycznie. Uwaga, nie jak pociąg, to będzie mocne. Uwaga. Okej. Plus jest taki, że jest to z tego średniego poziomu, czyli nie jest to rzadki, ale nie jest to również legendarny, jest to epicki. I jest to ścigacz. I ścigacz akurat jest giga spoko. Czy taki epicki ścigacz w ogóle jest na rynku? Zobaczmy. A nie, epicki ścigacz jest za 150 koła! Wydałem właśnie na niego 350. Nie. O co ty? Skąd ty to masz? No kupiłem za 40 koła. A, nie wiedziałem, ale fajna. Uważaj. A to na wodzie. A to nudy, to chodź stąd. No czekaj, tam jest tam. Trzyma Tobiasz. Opa, delfin. Siema! Dobra, wsiadamy sobie i jedziemy. I bloki nas nie powstrzymają? Nie powstrzymałem, dobra. I czy jest to szybkie? Jest to szybkie. Jest to fajne. Takie Lamborghini w sumie trochę. No dobra, zrzut już się pojawił, więc ja to zgarnę. Jeszcze przedstawimy sobie szybko ścigacz. Jak ze Star Warsów w ogóle. Ale wolniej się rozpędza na pewno. Nie, po wodzie normalnie sobie radzi. Ale szybki teraz jest, co jest? O. Ale ciekawe jest to, że jesteśmy na takim krańcu świata, że naprawdę tu nie ma żadnych graczy i praktycznie żadnych państw. Zegar do zegarów, mam 12 zegarów. Pocisk do nie pocisku, bo nie mam pocisku. Perełkę sobie zostawię. Jedna flaga państwa, złota jabłuszka do złotych jabłuszek. No i dwie skrzynki mamy. A szybko otworzę, nie będę tutaj zwlekać. Uwaga, trzy pociski. Nie, czemu? Przecież trzy pociski byłyby świetne. To jakaś łopata. Ja pierdzielę, dobra, ale skrzynia ziemska jest znacznie lepsza niż skrzynia wodna. No, 9 pocisków byłoby genialne, naprawdę. Uwaga, aż się boję. W końcu coś oddało. Oddałoby też, jeśli zostawiłbyś teraz suba na tym kanale. Kurde, gdyby nie spodobał ci się ten film, to nie obejrzałbyś go do końca, więc zostaw już tą subskrypcję. Jest całkowicie darmowa, a mi naprawdę niewiele brakuje do miliona subów. Dzięki.